Sosna. Zimozielone, piękne drzewo. Pięknie pachnące. Okazałe, z długimi igłami. Rośnie w lesie. Taki obraz ma każdy przeciętny człowiek. Jednak dla zielarza, fitoterapeuty, naturopaty czy fascynata zdrowego trybu życia to coś więcej niż tylko drzewo. To coś więcej niż roślina. To samo zdrowie. To produkt zielarski. To wdzięczność do natury, że tworzy rośliny i drzewa z szeregiem zastosowań w medycynie ludowej. Zapraszam do świata sosny. Sosna wykorzystywana jest od wieków. Ma dobroczynny wpływ na nasze zdrowie. Znajduje zastosowanie również dziś, w czasie, kiedy pędzimy. Kiedy jest trudny czas walki z wirusami niewiadomego pochodzenia. Kiedy z każdej strony bombardują nas reklamy z syntetycznymi specyfikami. Kiedy zapominamy, że natura ma dla nas leki, po które wystarczy tylko sięgnąć. Warto skorzystać z tego, co daje nam natura. W tym filmie zajmiemy się sosną zwyczajną, Pinus sylvestris. Opowiem trochę o historii, trochę o samej roślinie, również właściwościach leczniczych sosny i jej składzie, który nomen omen jest bardzo ciekawy i bogaty. O samym składzie jednak opowiem ogólnikowo, wymieniając go tylko, bo dokładnie co na co działa, to temat na osobny odcinek. Zacznijmy może od historii tej rośliny. Pośród wielu świętych kosmicznych drzew pojawia się również sosna. Na starych rękopisach archeolodzy odnaleźli, że około 3000 lat przed naszą erą w Chinach podczas panowania cesarza z Henonga Chińczycy pili ceremonialną herbatę pod sosną, wierząc, iż w drzewie tym mieszka dobry duch. Oprócz tego wierzono, iż sosna posadzona na grobie ma chronić i wzmocnić ciało zmarłego przed całkowitym rozpadem. Natomiast sadzona w ogrodach symbolizowała nieśmiertelność, siłę charakteru oraz stałość. Często łączono ją w kompozycjach z bambusem i śliwą. Sosna pojawiała również się w ikebanie, czyli japońskiej sztuce układania kwiatów. Gałązki symbolizują kamienie i skały. Sosna pojawia się również w mitologii greckiej, gdzie tuż po śmierci nimfy Pitys z jej ciała wyrosła właśnie sosna. A krople żywicy uznano za łzy nimfy, wspominającej swoją młodość i adoratorów. W Grecji owo drzewo było również poświęcone bogini Kybele, matce bogów. Z kolei Rzymianie ofiarowali sosnę bogini Cybele, która była dla nich boginią przyrody i płodności. Podczas uroczystości tej bogini odprawiano obrzędy z wykorzystywaniem młodych sosenek. U Słowian również nie zabrakło obrządków z udziałem sosny. Traktowali oni te drzewa z należytym szacunkiem i pełną powagą. Podczas święta sosny młode drzewko lub gałązki ubierano w kwiaty i ozdoby. Tak przystrojane drzewko obnoszono po domostwach, życząc szczęśliwego nowego latka. Sosna była dla Słowian symbolem demona Boruty. Według wierzeń zamieszkiwał on starą sosnę w samym sercu puszczy. Do naszych czasów przetrwało również kilka legend o sosnach. Między innymi jedna z nich jest legendą o sośnie brata Piotra. Według podań zakon obserwantów miał przetrwać tak długo, jak będzie rosła sosna posadzona obok klasztoru. Podobno sosna kwitła cały czas. Japończycy, Słowianie, Indianie i zapewne nie tylko oni używali sosny w celach leczniczych. Dodatkowo wierzono w tamtym czasie, że trumna wykonana z sosny ma zapewnić ochronę duszy zmarłego, zapewniała wieczny spokój i pogodzenie się z nową rzeczywistością, aby dusze nie pragnęły wracać zza światów i błąkać się w naszej rzeczywistości. Sosna w naszych czasach również jest wykorzystywana w celach religijnych, do różnych obrzędów. Wykorzystuje się nie tylko żywice. Stosuje się ją u nas, ale również w Meksyku czy Ameryce Środkowej. Popatrzmy teraz na sosnę od strony biologicznej.
Sosna, pinus. To roślina z rodziny sosnowatych. Gatunków jest mrowie, bo aż 115 drzew i krzewów. Część z nich podlega ochronie prawnej. W Polsce pod ścisłą ochroną są trzy gatunki. Limba, pinus cembra, kosodrzewina, czyli pinus mugo oraz sosna błotna, czyli pinus uliginosa. Sosna lubi klimat umiarkowany. Najlepiej rośnie w nasłonecznionych miejscach. Tam czuje się wyśmienicie i potrafi dorosnąć do ponad 30 metrów wysokości. Sosna kocha podłoże lekko kwaśne. Niektóre gatunki znoszą gorsze warunki glebowe i mogą rosnąć na glebach zasadowych. Na przykład nasza sosna pospolita, najczęściej spotykana w Polsce. Sosnę możemy spotkać też na glebie jałowej, ale trudne warunki sprawią, że osiągnie wysokość nie większą niż 15 metrów. Rewelacyjnie znoszą niskie temperatury, suszę i niezbyt czyste powietrze, z wyjątkiem sosny pospolitej. Można ją swobodnie formować, bo dobrze znosi cięcia, chociaż ich pokrój jest wystarczająco ozdobny. Jedynie czego sosny nie lubią, to brak słońca i podmokły teren. Wtedy jest bardzo narażona na różne choroby pasożytnicze i grzybowe. Sosna zwyczajna to gatunek jednopienny, chociaż zdarza się, że nawet na całej roślinie są kwiaty jednej płci. Kwitnie w maju i czerwcu. Jest rośliną wiatropylną. Pyli zazwyczaj wczesnym latem. Surowcem sosny jest tak naprawdę prawie każda część rośliny, zbierana w odpowiednim czasie. Młode pędy sosny zbieramy wiosną, w okresie od drugiej połowy marca do końca maja. Kwiatostany sosny zbieramy w tym samym okresie co pędy. Igliwie zbieramy w okresie od grudnia do lutego. Wiele publikacji podaje, że ma wtedy największą zawartość witaminy C. Żywicę zbieramy od początku maja do połowy października. Szyszki zbieramy, kiedy są jeszcze zielone i miękkie, na tyle, żeby można było je pokroić nożem. Przypada to na okres w drugiej połowie maja do końca czerwca. Nasiona zbieramy wtedy, kiedy szyszki zaczynają się otwierać. Niestety większość sosen ma maleńkie nasiona. Najbardziej opłacalnym i największymi nasionami są nasiona sosny piniowej. Sosna zawiera mnóstwo olejków eterycznych, garbników, substancji odżywczych, witamin. No dobra, nie będę zozą i powiem coś więcej. Jakie wspaniałości zawiera w sobie sosna? No więc, flawonole, czyli pinobanksyna, taksifolina, garbniki, witaminę C, kilkukrotnie więcej niż cytryna, to znaczy 150 do 250 mg na 100 gram. Substancje żywicowe, substancje goryczkowe, kamforę, linomen, sole mineralne, kwasy fenolowe, fitosterole, fitohormony, cukry, witaminy z grupy B, procyjanidy, źródło monoterpenów, pinen, fenhen, dipenten, kamfen, glikozydy, aldehydy, gwajakol, pirokatechol, naftalen, olejek terpenowy i wiele innych. Sosna ma bogate zastosowanie, m.in. ma działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, wykrztuśne, łagodzące na kaszel suchy, pomaga odkrztusić zalegającą wydzielinę z oskrzeli i płuc, odkażające, rozkurczowe, moczopędne, jest rewelacyjne na owrzodzenia, na oparzenia, na drobne skaleczenia, trudno gojące się rany. Łagodzi infekcje dróg oddechowych. Pobudza i usprawnia oddychanie. Poprawia samopoczucie. To głównie olejek. Koi nerwy, również olejek. Pobudza krążenie krwi. Działa rozgrzewająco. Pomocna przy infekcjach dróg moczowych. Oraz w leczeniu przydatków i prostaty. Obniża poziom cholesterolu. Można stosować przy miażdżycy. Sosna jest rewelacyjna przy osłabieniu organizmu. Doskonała przy bólach gardła, zapaleniu zatok, katarze, ponieważ udrażnia nos. Łagodzi objawy chorób skórnych, takich jak łuszczyca czy łojotok. Jest pomocna w reumatyzmie. Delikatnie pobudza.
Sosna znajduje również zastosowanie w innych dziedzinach naszego życia. Między innymi w malarstwie. Tutaj wykorzystujemy olejek terpenowy. W budownictwie, przemyśle. Jednak dla nas, zielarzy, jest surowcem o właściwościach leczniczych. Jak wcześniej wspomniałam, prawie każdą część rośliny możemy wykorzystywać. Jednak najczęściej zastosowanie znajdują młode pędy i na nie jest najwięcej przepisów. Ale jak już mamy możliwość, to korzystajmy z całego spektrum dobrodziejstwa, jakie daje nam ta roślina. Sosny możemy przygotowywać na pary, nalewki, syropy, olejki. Możemy wykorzystywać do herbatek, do kąpieli, do inhalacji, do kosmetyków domowych. Do maści, na syropy, pite samodzielnie, jak i dodawane do herbaty czy wody. Jak widzicie, warto włączyć sosnę do naszej domowej apteczki. U mnie już znalazła swoje miejsce w spiżarce i skradła moje serce. Dziękuję za oglądnięcie kolejnego odcinka. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Będę mega, mega wdzięczna. Wiedząc, że Wam się podoba to, co robię, dostaję powera do nagrywania dalszych filmów. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!